Cześć, witajcie. Ostatnio wspomnieliście, pytaliście się generalnie, o co chodzi z kosturami, jak zdobyć jakiś fajny kostur. No i dzisiaj się po takowy wybierzemy. Co potrzebujemy, żeby w ogóle móc po taki kostur się wybrać? Musicie posiadać polifoniczny rdzeń. Tą technologię zdobywacie po wykonaniu misji Ci, którzy powrócili. Jest to misja z autofagami. Jeżeli nie macie tej misji wykonanej, no niestety nie macie co szukać kosturów. Ponieważ no jest to potrzebne do zeskanowania i odnalezienia samych autofagów. Druga sprawa, co będziecie potrzebowali w tym przypadku, w tym konkretnym poszukiwaniu, które robimy. Ponieważ my sobie polecimy po kostur klasy S, będziecie potrzebowali promieniujące serce. Tylko i wyłącznie to, jak dalsze pozostałe dwie części zrobicie, tak naprawdę nie ma różnicy. Już wam pokazuję. Tutaj macie wszystkie głownie, jakie są do kosturów, ich wszystkie rdzenie, no i uchwyty. Także jeżeli chcecie zdobyć ten konkretny kostur, po który dzisiaj lecimy, musicie po prostu zakupić promieniujące serce. I co dacie dalej? Już nie ma najmniejszej różnicy, jest to naprawdę tylko i wyłącznie wasz wybór. Ponieważ promieniujące serce, głownia kostura plus miejsce, gdzie go złożymy, definiuje klasę kostura. My chcemy S-kę, dlatego plecimy w konkretne miejsce z konkretną głownią. No dobra, weźmy sobie, lećmy. No i żeby złożyć ten kostur, musimy się udać na odpowiednią planetę. Toksyczną planetę, lecimy z adresem. No i lądujemy na trującej planecie Mahulaho Idori. Bo jakiś Japończyk to odkrył, nie wiem. Co teraz? Teraz musimy polecieć na odpowiednie koordynaty. Będzie to -12,72 łamane na -46,95. Przełączam się na kokpit i widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Na szybko wam pokażę. 12,73, 46, 92. Tutaj ktoś postawił bazę.
Także skorzystamy, sobie wylądujemy. Trochę wkurzające, nie lubię jak ludzie zasrywają, nie? Takie miejsca. W zupełności by wystarczył na przykład jeden znacznik i by było dobrze, nie? Mam od razu informację o stafie. No i co teraz musimy zrobić? Teraz musimy użyć naszego stafa. Tak zerkam, czy się na pewno nagrywa, nie? No i mamy lewy przycisk, zlokalizuj obóz autofagów. Jak widzicie, zaraz nam się pojawili autofagowie. Także miejscówka jak najbardziej właściwa. Harmonijny interfejs. Weźmy go sobie, odblokujmy. Tak? No tak. Mamy interfejs odblokowany. I teraz, jeżeli byście, bo zapewne takie pytania też się pojawią. Skąd zdobyć części stafów, nie? Jak widzieliście, no ja mam ich sporo różnych. Mamy tu wymień okruchy pustki. I mamy. Możemy je wymienić na zestaw naprawczy. Możemy wymienić na moduł egzokombinezonu. Mam te moduły, więc raczej nie będę kupował. Mamy rzeczy do wyglądu. No i mamy też różne części do kosturów. I teraz tak, w różnych obozach znajdziecie różne części. Tak samo jak w różnych obozach, jak będziecie składać różne kostury, to otrzymacie różne efekty. Jeżeli na przykład z tym sercem, które mam teraz, weźmy złożenie kostura sobie, wejdźmy. Weźmy komponent główny. Gdybym wziął to promieniujące serce w jakimś innym obozie, nie dokładnie w tym, w którym jesteśmy teraz, czyli na tych koordynatach 12,72 na 46,95, ten kostur już nie byłby kosturem klasy S, nie? A tak jak widzicie, jak sobie skonstruujemy, nie dość, że mamy kostur klasy S, czyli bardzo, bardzo dobry kostur, to do tego cztery doładowane pola ma obok siebie, nie? Czyli no petarda. Tylko ja go nie złożę. A poczekajcie, może złożę. Pytanie, czy dobrze, mogę go zabrać. Czyli go weźmiemy. Teraz weźmy go sobie, obejrzyjmy. No wiadomo, musimy ponaprawiać ten kostur, żeby zyskać więcej pól. Ale co tu wam chciałem pokazać? To
to jest petarda, nie? Dzięki temu możecie zrobić tak silny kostur z tak dużymi obrażeniami, że to się w pale nie mieści. Podejrzewam, że 150-160 tysięcy obrażeń, no to wyciągniecie na nim spokojnie. Zresztą, nie sprawdzałem, bo za chwilę może sobie sprawdzimy. Tylko jeszcze kilka słów o samym obozie. Możecie się zapytać, skąd wziąć okruchy pustki. Wykonujecie zadania dla autofagów, dzięki temu dostajecie okruchy pustki, słowa autofagów, a do tego jeszcze reputacja u was, u nich wam wzrośnie, nie? Czyli zajebista sprawa, powiedział. Dodatkowo wiadomo, że w każdym obozie autofagów mamy harmonijny złom. Zazwyczaj jest to skażony metal, ale dość często można też trafić na ulepszenia w tych taczkach, także mimo wszystko warto je sprawdzać, nie? O, proszę bardzo, pole rozbudowy multinarzędzia, nie? Także naprawdę warto to sprawdzać. Podejrzany pakiet towary. Podejrzany pakiet czasem wyskoczy broń, czasem coś innego. Jak on tu postawił dwa teleporty? O co tu kaman? Ktoś tutaj chyba się gliczami bawił. Dobra. No, w każdym razie. Mamy kostur. Chcieliśmy zrobić go jakimś porządnym, nie? No dobra. To ja sobie skoczę na stację kosmiczną. Chociaż nie, czy jest taka potrzeba? Nie, wystarczy, że sobie skoczę po prostu na swój frachtowiec. Dobra. Wiadomo, to jest rzecz, którą ja robię nagminnie od jakiegoś czasu, także bardzo mocno mam to gdzieś jakieś tam odruchy wypracowane. Jeżeli by się okazało, że coś pominąłem, czegoś nie wiecie, napiszcie w komentarzu, na pewno się odezwę, na pewno spróbuję wytłumaczyć, jeżeli coś gdzieś pominąłem, nie? No dobra, a teraz przejdźmy do samego kostura. No dobrze, słuchajcie, wziąłem... przełożyłem ze swojej broni do tego kostura. No i wygląda on tak, no dużo się nie pomyliłem, nie? Mówiłem około 150 tysięcy. Tutaj mamy 140 tysięcy 150 punktów potencjału obrażeń. Oczywiście na działku neutronowym, ponieważ no właśnie na nim osiągamy największe możliwości zniszczeń, nie? Użyłem trzech ulepszeń klasy S. Nie wiem, czy wszystkie są takie same, zaraz zobaczymy. Tak. Szybkość ładowania minus 50%, prędkość sfery jonowej plus 11, obrażenia plus 14% i sfery jonowe plus 1. Wydaje mi się, że można ciut lepsze obrażenia wyciągnąć na tych ulepszeniach, jakbyście no, dobrze poszukali. Myślę, że może być plus 15 lub plus 16. Wtedy byście potencjał obrażeń uzyskali w granicach 160 tysięcy. No mi się już nie chciało szukać dalej. Uznałem, że to, co mam tutaj w zupełności wystarczy, dlatego jak najbardziej tak wystarczy. Oczywiście możecie pobawić się, posprawdzać ulepszenia. Bożeż, kurczaczki. No dobrze. Czyli zasada jest prosta.
samą broń wrzucacie poza technologie super doładowane. I jeżeli to dobrze rozegracie, to na tym berle, na tym kosturze laserowej dzidzie, czy jak to zwał, dacie radę wyciągnąć 171 tysięcy potencjału obrażeń. Powiem wam, kurna, chyba jeszcze tylu nie dałem rady jak dotąd. Także myślę, że zostanie na dłużej w mojej... w moim ekwipunku, nie? No dobrze, słuchajcie. Powiedziałem, gdzie zdobyć dobry kostur. Powiedziałem, jak go zdobyć. Powiedziałem, jak zdobyć okruchy pustki, jak i gdzie kupować części do kosturów. Polifoniczny rdzeń. No pamiętajcie, że musicie mieć zrobioną tą misję. Ta misja nazywa się Ci, którzy powrócili. Jest ona wymagana, żeby uzyskać tą technologię. Jak uzyskacie tą technologię, możecie szukać. Żeby ta misja wam się w ogóle pojawiła, chyba musicie mieć zrobioną misję Trace of Metal, ślad metalu, tam gdzie składamy sobie Minotaura, ale nie jestem do końca pewien. Gdzieś w moich filmach to było omówione, to było opisane, jak tam jest po kolei te misje robić, żeby wam się odpaliły. No dobrze. Co? Mamy zajebisty kostur. Ja spadam. Zajmiemy się teraz statkiem. Jak tu znaleźć, jak zbudować statek, ponieważ też padło takie pytanie. Także widzimy się w następnym filmie. A póki co, bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia.